Cześć, tu Wojtek Nowicki. Zapraszam Was na rozmowę do BIA24. Porozmawiamy o Mistrzostwach Europy i nie tylko. Do zobaczenia. Naszym dzisiejszym gościem jest Wojciech Nowicki, absolutny mistrz, jeżeli chodzi o rzut młotem. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Powiedz nam na początek może o tym ostatnim swoim sukcesie, czyli Mistrzostwie Europy. Jak z perspektywy już paru tygodni wspominasz ten występ? No cóż ja mogę powiedzieć, no wydaje mi się, że występ był bardzo dobry. Bardzo mnie cieszy, że oddałem dobre rzuty. Czułem się świetnie na akurat tamtego dnia w finale, no i starałem się wykorzystać wszystkie warunki, które miałem i przekuć na jak najlepsze rezultaty. Bardzo się cieszę, że udało się rzucić najlepszy wynik w sezonie i jednocześnie na świecie. No i dało to w końcowym efekcie złoty medal. No i bardzo mnie to cieszy, że ten sezon był naprawdę bardzo równy, bardzo stabilny w moim wykonaniu. I to się przełożyło właśnie na rezultaty, no i na tak chyba mogę powiedzieć na dwa medale, bo zarówno medal Mistrzostw Świata, jak i medal Mistrzostw Europy bardzo, bardzo mnie cieszy i to jest taka super dobra motywacja na dalszą część pracy, tak? Czyli na kolejne dwa sezony. To jak w takim razie patrzysz z perspektywy czasu, dlaczego wcześniej tylko srebrny medal, a nie złoty, a tutaj akurat wyszło ze złotem? Nie wiem, czy tylko srebrny. No uważam, że też jest bardzo dobrym osiągnięciem. Myślę, że wielu zawodników by chciało i marzyło o jakimkolwiek medalu. No po prostu tamtego dnia coś tam nie do końca zagrało. Troszeczkę uważam, że gdzieś tam popełniliśmy mały błąd, no ale to też dla nas taka lekcja na przyszłość, ponieważ wiadomo, od roku pracuję z nową trenerką i też troszeczkę, tak mi się wydaje, kilka rzeczy musimy się nauczyć i gdzieś tam wyczuć. No i gdzieś tam mi się wydaje, że to takie nastawienie i nie do końca takie zgranie tego wszystkiego tak w 100% przyczyniło się, mi się wydaje, do tego, że gdzieś tam troszeczkę zabrakło, chociaż 81 metrów też był. Uważam to bardzo dobry rezultat, no niemniej jednak wiem, że byłem przygotowany zdecydowanie lepiej niż na Mistrzostwa Europy, więc wiem, że mogłem rzucić dalej, no ale niestety nie udało się. No taki jest sport, nie wszystko super się złożyło tego jednego dnia, no i można powiedzieć, jest albo aż, albo tylko srebrny medal. No ja się tak czy tak cieszę z niego, bo mówię, dwa medale przywiezione do Polski, dwa kolejne medale w mojej karierze, no to kolejny sezon gdzieś tam na szczycie, więc naprawdę uważam, że są powody, żeby się cieszyć. Półka już się ugina od medali? Nie wiem, no na razie wszystko tak sobie spokojnie w pudełkach leży. Może kiedyś coś tam zrobię, na razie w ogóle nie mam czasu o takich rzeczach myśleć. Są inne rzeczy, ważniejsze sprawy rodzinne, jakieś prywatne niż ten. Pomimo tego, można powiedzieć, medale to tylko pamiątki. Kiedyś może znajdę jakieś tam miejsce, na razie można powiedzieć, leżę u rodziców w domu moim rodzinnym. W swoim domu tego nie trzymam, bo po prostu nie mam miejsca, żeby to wszystko trzymać. A Ty masz taki charakter, że patrzysz na te medale, na przykład załóżmy, wpadasz do tego domu rodzinnego, wyciągasz je z pudełka i myślisz sobie, kurczę, ale jestem dobry, albo nie wiem, albo mogłem osiągnąć więcej tamtego razu, albo wręcz przeciwnie, właśnie to jest mój maks. No nie, ja bardziej myślę w tym kierunku, że jakby nie popadam w samozachwyt, tylko jeżeli gdzieś tam kiedyś oglądam medale, no to bardzo mnie cieszy, że dokonałem tyle, ile mi się udało, bo nie sądziłem, że będę tyle lat gdzieś tam w czołówce świata. I bardziej myślę, że w tym kierunku, gdzie popełniłem błąd i trzeba nad tym błędem pracować, żeby go gdzieś tam usunąć gdzieś tam patrzę z nadzieją, że jeżeli uda mi się poprawić te mankamenty, które gdzieś tam jeszcze wpływają na te rzuty moje, że są nie takie, jakbyśmy chcieli, no to jest fajne, że gdzieś tam wiem, że mam jeszcze delikatny zapas, że można poprawić pewne elementy i to się powinno przełożyć na lepsze rezultaty i jeszcze lepsze rzucanie, więc bardziej w tym kierunku myślę niż takim jakby popadam w samozachwyt, że ojejku, jak jest super, ja już jestem taki, nie, to jest bardziej taka motywacja i mówię, z każdego medalu, nawet z tego, powiedzmy, z Mistrzostw Europy, gdzie wygrałem, gdzieś tam staramy się wyciągnąć te wnioski, żeby to przekuwać dalej na kolejne sezony, kolejne rezultaty, że gdzieś tam na przykład rozmawiamy i mówimy, że o, na przykład tego dnia dobrze czułem na przykład jak na Mistrzostwach Europy, dobrze czułem sprzęt, ogólnie moje samopoczucie było dobre po tym i po tym treningu, po takiej jednostce treningowej, więc to bardziej w tym kierunku idziemy, a nie, że już jaki ja jestem świetny czy coś. No nie, no jest medal, bardzo mnie cieszy, ale po prostu pracujemy dalej. No, zamknięty już jest rozdział ten sezon,
Teraz staram się myśleć o tym, żeby spędzić jak najwięcej czasu z rodziną swoją. Teraz mam, można powiedzieć, taki czas wolnego. Sezon urlopowy, tak zwany. Tak, tak, że można powiedzieć, miesiąc nic nie robię, żeby gdzieś ten organizm troszkę się zregenerował i tak odpocząć od tego reżimu treningowego. Ale już gdzieś tam myślimy o kolejnym sezonie, kolejnej pracy, nad czym się będziemy skupiać, nad czym będziemy pracować. I bardziej w tym kierunku zawsze się staram skupić, a nie, że... Znaczy nie rozmyślam ogólnie, co było wstecz. No, nawet jak gdzieś tam powtarzają mi też ludzie, że zdobyłem ten medal olimpijski, złoty, tak? No to jakoś już ja o tym w ogóle nie myślę. Było, minęło, jest historia, teraz jest jakby tu i teraz trzeba się potwierdzić po raz kolejny. No, teraz cieszę się, że mi to się udało. Zaraz jest kolejna praca na kolejny sezon. I teraz będę się starał też znowu przygotować w pełni w 100% i pokazać się z jak najlepszej strony w następnym sezonie. Tym bardziej, że też mamy Mistrzostwa Świata, to jest docelowa impreza i myślę, że naprawdę będzie super też poziom wysoki i tam będę chciał się też pokazać z jak najlepszej strony i powalczyć o jak najlepszą pozycję. Do Twojej pracy na przyszły sezon za chwilę wrócimy, ale wspomniałeś o swoim wolnym czasie, to chciałbym się dowiedzieć w takim razie, co Wojtek Nowicki robi, kiedy nie musi nic robić. Ja przede wszystkim staram się jak najwięcej czasu poświęcić swojej rodzinie, dzieciom, żonie, bo wiadomo, no, mamy taką pracę, jaką mamy, że dużo nas w ciągu roku nie ma w domu, jesteśmy poza na obozach treningowych bądź na zawodach. No i ten czas teraz wolny staram się jak najwięcej poświęcić rodzinie, skupić na nich uwagę, bo wiem, że też mnie potrzebują po prostu, żebym był razem z nimi. I to jest przede wszystkim, to jest... Jakby najwięcej teraz wypełnia mojego czasu, po prostu rodzina. No. Jasne. To powiedzmy, wspomniałeś też jeszcze wcześniej o swojej nowej trenerce, już chyba od roku współpracujecie razem z Joanną Fiodorow. Powiedz w takim razie, na czym polegają takie podstawowe różnice w treningu między tą poprzednią trenerką, a tą aktualną? Nie mówię o tym, która jest lepsza, a która gorsza, bo no tego nie, na no pewno to też nie będziesz chciał można oceniać, tak. Po prostu Malwina była inna, Asia jest inna. No przede wszystkim zupełnie inaczej trening wygląda, jest bardziej zoptymalizowany. Bo Joanna też jako była sportsmenka też wie, czego potrzebuje. Tak, tak, wie jak to wygląda, wie gdzieś tam czego potrzebuje, bo też dużo wcześniej jeszcze przed zmianami ze sobą rozmawialiśmy, więc już miała taki jakby ogólny zarys i po prostu ten trening uważam, że jest lepszy, bardziej optymalny, dzięki temu nie jestem tak mocno przemęczony i mi się wydaje, że to też przekłada się na te rezultaty, że od początku sezonu w sumie byłem stabilny. Wiadomo, że to jest pierwszy rok, to gdzieś tam też swoje, tak jak to mówią, frycowe trzeba zapłacić, że nie wszystko do końca idealnie się ułoży, ale uważam, że i tak jak na te zmiany, które poczyniliśmy i spróbowaliśmy, to i tak uważam, że wyszło całkiem nieźle. Wiemy jeszcze nad czym się skupić i właśnie pracować w kolejnym sezonie. Nad czym w takim razie? No jest jeden element w mojej technice, który jeszcze chcemy spróbować poprawić, bo uważam, że to wpłynie też na jakość rzutu, że będzie lepsza. No i przede wszystkim tam troszeczkę siłowo chcemy inaczej popracować, żeby zobaczyć też, spróbować pewne zmienić bodźce i zobaczymy, jak one wpłyną na moje samopoczucie fizyczne. No i zobaczymy, jak to wpłynie. Mówię, można powiedzieć, muszę rok przepracować, żeby cokolwiek więcej powiedzieć. Ale jak na razie uważam, że jest dobrze. Chcieliśmy wystabilizować pewne rzeczy i cieszę się, że udało się to zrobić, tego dokonać. No i mówię, to jest fajny taki jakby taka baza przed kolejnymi dwoma sezonami, żeby jeszcze tam popracować nad lepszym wynikiem. No i aby tylko tak naprawdę było zdrowie, żeby nic nie dolegało, żebyśmy mogli w 100% zrobić trening, to myślę, że będzie dobrze. Jestem dobrej myśli, dobrze nastawiony, pozytywnie do tego i tego się trzymam. To opowiedz nam, co się czuje, będąc w takim kole? Jak wygląda moment, w którym do niego wchodzisz i już zaczynasz oddawać rzut? Ja może powiem tak śmiesznie, przewrotnie. Ja po prostu czuję spokój, bo jest tak duże skupienie na tym, co trzeba zrobić, że no ja tam czuję spokój, ciszę. Ja można powiedzieć, jak wchodzę do koła, nawet jak byliśmy w Monachium, gdzie było, nie wiem, 30 tysięcy osób na stadionie, była wrzawa, ja tego kompletnie nie słyszałem. Po prostu jest tak duże skupienie i staram się właśnie zrobić to, co do mnie należy i nie ma tak jakichś większych emocji, że nie wiem, tutaj
jakieś mam, nie wiem, złą energię czy dobrą, po prostu staram się zawsze zachować spokój, bo uważam, że spokój w moim przypadku jest kluczowy i pomaga mi rzucać daleko. Czyli więcej w tym skupienia niż na przykład takiej adrenaliny typowej dla tego ostatecznego rzutu, załóżmy? Znaczy nie, no adrenalina zawsze jest, powinna być ta adrenalina startowa i taki stres startowy. One mnie motywują do działania i do rywalizacji, ale już jak wchodzę finalnie do koła, to powinien być spokój, takie pełne skupienie to na... pamięć mięśniowa. Tak, na to właśnie, żeby wykonać to, co masz zrobić, czyli wszystkie te elementy, które ćwiczy się przez cały rok, żeby wykonać je jak najbardziej poprawnie. I po to jest to skupienie. I tak naprawdę już jakby w tym ostatecznym momencie się nie myśli w ogóle, jakby wyłącza myślenie, a ufa się ciału i właśnie tej pamięci mięśniowej, bo jednak po to robimy te ileś tysięcy rzutów w ciągu roku i przez te lata dziesiątki tysięcy, żeby po prostu już później organizm, jak to mówię, automatycznie z automatu zrobił to, co ma zrobić, tak? A powiedz nam o swojej rywalizacji z Pawłem Fajtkiem. Czy to jest tak, że rywalizujecie tylko na poziomie sportowym, czy prywatnie też się trochę prześcigacie, jeśli chodzi o te medale? Znaczy nie wiem jak Paweł, no ja to nie. Dla mnie rywalizacja jest tylko na rzutni. Ja poza rzutnią nie przenoszę tego w ogóle zupełnie na inne dziedziny życia. Docinków nie ma sobie? A ja nie, wygrałem, nie, a nie, nie, nie. Ja to, broń Boże, no dla mnie Paweł jest też wielkim sportowcem, ma naprawdę do tego dużo talentu i predyspozycje, jest bardzo dobrym miotaczem. I fajnie, że można powiedzieć, no wiadomo, jak to ktoś by powiedział, są plusy, minusy, ale ja się bardzo cieszę, że mam takiego rywala nawet u nas w kraju. Bo to zawsze motywuje do dalekiego rzucania, do rywalizacji i praktycznie no, na razie, można powiedzieć, przez kilka lat to u nas jest poziom, nawet na podwórku ogólnopolskim jest światowy wręcz, bo praktycznie nawet Mistrzostwa Polski są na takim poziomie, że dają medal mistrzostw, nie wiem, świata, Europy, Igrzysk Olimpijskich, po prostu jest taki poziom, ale bardzo mówię, mnie to cieszy, bo mnie to motywuje do pracy, żeby z nim zawsze nawiązać rywalizację, żeby porywalizować i próbować wygrać. A jeżeli na przykład raz wygrał on, raz ja, no to taki jest sport, ja to się cieszę, że i cały czas powtarzam, żebyśmy byli obydwoje na podium, zawsze zrzucali najdalej, żebyśmy pokazywali tą polską dominację w tej konkurencji. I to jest najfajniejsze. Wydaje się, że jest to dyscyplina, którą uprawiacie, która ma dość wysoki próg wejścia. Czy jest tak, że jeżeli chodzi o tych nowych zawodników, czy wy już widzicie powoli z Pawłem na horyzoncie takich, którzy mogliby z wami już rywalizować na tym bardzo wysokim poziomie? Znaczy, no jest kilku młodych za granicą, tak? No jest Węgier, jest Norweg, jest Francuz, więc to już zaczyna się, można powiedzieć, coś tam robić i dziać. Ale ja się też fajnie, mi to jest bardzo... Bardzo się podoba, ponieważ dobrze, że można powiedzieć, młodzi napierają, bo to też jest właśnie taki, nie wiem, motywacja i taki dreszczyk, że jednak trzeba gdzieś tam cały czas walczyć, już nie popadać na laurach, więc no ja się cieszę. No u nas Marcin Wrotyński gdzieś tam powoli okay, pracuje, żeby podwórku. Tak, na swoim podwórku naszym, żeby gdzieś tam też już powoli nas gonić, no więc coś tam się dzieje, tylko właśnie tak jak gdzieś tam, no wiadomo, no nasza konkurencja nie jest taka super popularna jak na przykład piłka nożna, czy jakieś tam sporty drużynowe, no ale właśnie tutaj jest tak jakby taki, wydaje mi się, problem właśnie progu wejścia, czyli na przykład ta 80, tak, jest dla wielu szczytem takim, nie wiem, marzeń, że jak gdzieś się ją pokona, to się wchodzi na ten wysoki poziom, dla mnie było tak samo. I na razie to się, można powiedzieć, trzyma, że ta 80 jest taka gdzieś tam po części decydująca, żeby wejść na ten wysoki poziom. No i nie każdemu się udaje, bo to nie jest takie proste, właśnie, nie wiem, jest wielu zawodników, co rzuca po 77-8 metrów, no ale to nie jest 80. I u nas to jest chyba gdzieś tam już taka sztywna selekcja właśnie tego poziomu topowego, tak, jak to można tak nazwać. No i wiem, że na przykład wiele osób trenuje, bo wiem, że naprawdę jest dużo zawodników, szczególnie za granicą. U nas tego może nie ma, ale za granicą jest wielu. Na przykład na Węgrzech trenuje kilkunastu czy kilkudziesięciu zawodników, ale dojść do poziomu 80 metrów tu jest. No po prostu to jest taka, niestety bym powiedział, brutalna i twarda selekcja, że no trzeba rzucać 80, żeby myśleć o jakichkolwiek medalach, być na szczycie. No i tutaj jest problem dojść i dlatego... Może z perspektywy widza to tak wygląda, że... A czego to wymaga? Lepszej techniki, czy może więcej siły? Z czego znaczy wynika? Przede wszystkim takiej optymalności między siłą a techniką, bo nie samą siłą się nie rzuci, ale samą techniką nie. No to wymaga jednego i drugiego i olbrzymiego nakładu pracy i to się wszystko musi dobrze zgrywać. Zarówno, mówię, musi być dobrze dobrana siła do techniki.
No i to już nie jest takie proste jednak. Niby to się takie wydaje jakby technicznie, teoretycznie łatwe, że jak będę robił, to osiągnę. No ale już w praktyce to widać, że niestety jest niewielu zawodników, którzy są w stanie rzucić te 80 metrów. No i to mi się wydaje, że to u nas jest takie decydujące gdzieś, przynajmniej na chwilę obecną, że trzeba rzucać właśnie powyżej 80, a niewielu jest w stanie tego dokonać. Nie wiem, czy to też kwestia warunków fizycznych, bo myślę, że też już wpływają dynamiki, koordynacji. To jest, mówię, wiele czynników, to jest taki złożony temat, gdzie to już wpływa. No to tak samo jak w biegach, tak? No wielu biega na przykład powyżej 10 sekund, ale poniżej 10 sekund już biegają nieliczni. I dlatego to jest taki poziom topowy, tak? Detale, no i tak samo u nas. Tak, detale decydują gdzieś tam o tym, że wpływa to wszystko na wyniki. I tu się mi wydaje, że mówię, wielu trenuje, ale niestety ten poziom, pokonać ten poziom, ten próg 80 metrów, no to jest bardzo, bardzo duży wysiłek, bardzo dużo wyrzeczeń, duży nakład pracy, determinacji, no a niewielu się udaje. No i dlatego tak się też może my jesteśmy pokazani, że lekkoatletyka i w ogóle te sporty u nas konkurencje są takie niszowe, bo właśnie wielu trenuje, ale niewielu jest w stanie dojść do takiego poziomu, a u nas no niestety ten poziom jest jakby odcina resztę od tych najlepszych. No niestety, taka jest brutalna prawda. No taki sport jest zresztą. Bo w mówię, każdej dyscyplinie. Tak, tak. No bo no można powiedzieć, piłkę nożną tak samo. No jak Jagiellonia to nie Real Madryt. No gdzieś tam można tak powiedzieć, że nie, nawet popatrząc, że nawet jak się popatrzy na świat, piłkę nożną naprawdę miliony, okej, trenują, no to nie ma co porównywać skali. Ale tak naprawdę ile znamy nazwisk topowych? 5, 10, że na przykład ludzie znają. Tak samo jest w każdym sporcie, dyscyplinie. Po prostu są ci najlepsi, którzy się wyróżniają, że wiele osób trenuje, jest na jakimś poziomie, to tak jak u nas w Mocie, ale ten topowy poziom no, osiągają nieliczni. I to jest ta różnica, tylko wiadomo, no, skala jest inna, bo dużo łatwiej trenować piłkę nożną, czy nie wiem, taki sport drużynowy, no też no, może nie każdy, bo siatkówka czy koszykówka też jest... Wymaga fali i wszystkiego. Ale duża jest selekcja, bo trzeba mieć warunki fizyczne. No niestety, no, w piłkę nożną troszkę jest łatwiej, bo każdemu znajdzie się pozycja, można powiedzieć. Więc troszeczkę jest inaczej. No ale to takie, mówię, to są takie gdzieś tam twarde reguły sportu. No. Ja się bardzo cieszę, że mi się udało dojść do tej 80-tki, marzyłem. Teraz jest, można powiedzieć, praca, żeby to rzucać jak najczęściej i jeszcze starać się gdzieś tam przesuwać granice dalej. I nad tym pracujemy. No ale tak jak mówię, no fajnie, że gdzieś tam się udało tego dokonać. No i to jest motywacja, żeby pracować dalej. Właśnie tak jak wcześniej mówiłem, są młodzi, gdzieś tam nas gonią z Pawłem i to jest też taki fajny kopniak, żeby nie osiadać na laurach, pracować dalej i zobaczymy, dopóki zdrowie będzie dopisywać, będziemy pracować i starać się o jak najlepsze wyniki, ale to wiadomo, czas pokaże, przyniesie, zobaczymy co tam. No właśnie, to powiedzmy na sam koniec, co Cię czeka w przyszłym sezonie, jakie zawody? No w przyszłym sezonie docelową imprezą są Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, to jest nasz główny cel i pod to będziemy tak naprawdę szykować formę, taką jedną solidną formę. I mam nadzieję, że mówię, wszystko będzie się dało zrobić w 100%, przepracować i będę starał się pokazać jak z najlepszej strony. Mam nadzieję, że po raz kolejny będzie dane mi reprezentować nasz kraj, nasze miasto, województwo i postaram się dostarczyć no, jak najlepszych emocji kibicom. Bo tak naprawdę robimy to wszystko dla kibiców, my jesteśmy dla nich. Fajnie, że są z nami, dopingują nas, cieszą się, że osiągamy sukcesy i naprawdę gdzieś tam jak na każdym kroku to słyszę, no to naprawdę to jest budujące i bardzo mnie to cieszy, że można powiedzieć u nas w mieście w Białymstoku naprawdę często gdzieś, gdzie nie wyjdę, naprawdę ludzie się cieszą, że odniosłem sukces, że mi się udało, że zdobywam medale dla naszego miasta, dla Polski, więc naprawdę to jest nam super budujące. Bardzo się cieszę, że tak jest i oby tak do końca mojej kariery. To zostawmy to w tym stanie. Życzę powodzenia w takim razie w przyszłym sezonie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.